No teraz nie wygrywam nic. Teraz nic nie wygrywam, nie? Nie, ja teraz nie piję alkoholu. No teraz we wtorek nic nie dało. Bo ja Wi-Fi nie mam, bo mi matka odłączyła. Automaty to jest podstawa. We wtorek muszą być automaty. Pach. Halo, halo, byczku, łapka w górę, komentarzyk, subik na kanale, użycie go do żaba YouTube oraz oglądanie filmiku do końca, a takiego skinka P250 Wizję będziesz mógł sobie zgarnąć. Ostatnio wysłałem troszeczkę skinów, porozdawałem, także wpadajcie na Discorda i zobaczcie sobie. I konkurs jest na tę kostkę. Wypłaciliśmy sobie kostkę, tak jak obiecałem, będzie na nią konkurs. Każde 5 zł płacone z kodem żaba YouTube. To jeden ticket, 5 ticketów, przepraszam, aktualnie jeszcze w konkursie. Więcej informacji na Discordzie. Generalnie to co? Kodzik promocyjny, oczywiście daję wam darmowe 20 na start oraz 10% bonusu do ładowania, także warto sobie skorzystać i też codziennie darmowego Daily Case'a można otwierać elegancko. Czasami są naprawdę fajne dropy, ostatnio widziałem, że ktoś trafił chyba to MK Elite Glass, gdzieś tam mi się to rzuciło, także czasami się może naprawdę fajnie trafić. Dzisiaj taki challenge troszeczkę tutaj zmodyfikowany i od widza, i troszkę od Xtonego podpierdzielony, i troszkę mojej inwencji twórczej. Mianowicie będziemy mieli 4 złote i z tych 4 złotych będziemy próbowali zrobić sobie kostkę. Ktoś powie, o 4000 wydaje 4 złote. Ale też te 4 zł będzie takim dodatkowym bonusikiem, żeby miało troszeczkę łatwiej, a w tytule clickbaitu gdyby sobie leciutki był, bo czego ma sobie nie być, widzę. Wy mnie rozumiecie, stali widzowie rozumieją. I tutaj chciałem wam bardzo podziękować za miłe słówka, ostatnio pisaliście o mojej energii, pozytywnym humorku, mam nadzieję, że będę starał się dla was dalej tą rozrywkę dostarczać. Mam przygotowane koło fortuny i przed każdym tutaj losowanie będę tutaj losował kwotę. Ktoś się będzie zastanawiał, co to za kwota, ty tu trzeba wpisać jakieś miliony, skąd ty masz tyle kasiory? No niestety nie mam, bo bitcoiny spadły, kryptowaluty spadły, więc jestem na minusie. Ale tutaj sobie wpisałem liczbę punktów eventowych, które troszeczkę ostatnio uzbierałem i po prostu będę wrzucał do handlarza bronią i z bazowej kwoty 4 zł plus to, co nam wypadnie z handlarza bronią, z kwoty, którą wrzucowaliśmy na kole fortuny. I przed każdym tutaj battlem, po tam zresetowanej serii, czyli przegranej, będziemy sobie właśnie w ten sposób działać. Zaczynamy i na początek mamy kwotę 4000, ja muszę sobie w ogóle to zmieszać, bo to wpisałem, to jest alfabetycznie, więc to jest troszeczkę tak nie do końca fajnie, jakbym chciał. Więc zaczynamy, biją nam brawa, także fajnie, żeby nam też brawa bili tutaj po wygranej, miejmy nadzieję, akcji. 8.15, czyli 8.15 plus 4 zł daje to nam złotych 12, ja sobie te kwoty tradycyjnie oczywiście zapisywał, a za 12 zł jakąś tam batelkę już można ogarnąć. Zrobimy sobie za 12 zł one case battla, na Lovely Case dorzucimy no 60 groszy przewagi, tak, znaczy różnicy, ale mówię, kodzik 10% bonusu daje, jakby zawsze można to tak wliczyć, też 40 milionów szynek otwarli, co ciekawe, jest grubo, jest 3000 osób online na stronie i widzowie, ja ten odcinek nagrywam, jak przed meczem jeszcze, nie wiem kiedy go wrzucę, Portugalia, Hiszpania, Niemcy dzisiaj meczycho i Portugalia, Francja, dwa naprawdę kosmiczne meczycha, wygraliśmy batelkę 71 zł, pięknie widzowie, pięknie, zobaczcie, jak dobrze siadł nam underdog, 71-19, jestem mega zadowolony, w ogóle ładne skinki wypadły, a my przeczuliśmy, że nam akurat ten skinek wypadł słaby. Także lecimy sobie z tematem, do tego tutaj już nie dorzucamy, mamy kwotę 71-19, fajnie to wyszło, fajnie to się zapowiada, myślę, że możemy tutaj coś rozegrać na tych skrzynkach lepszych. I co, i na przykład 4 beachback case'y, tutaj Martyna na rejon wbiwa, elo, zadywiasz, Martyna wbiła na rejon, zobaczymy jak tutaj będzie wyglądało. I byśmy dali, tak patrzę, gigabułę, nie, odejmijmy beachback case'a, dajmy sobie 2 gigabuły. Gdybyśmy, nie, dobra, zrobimy to inaczej, mamy 71 zł na wydanie, czyli zrobimy sobie 4 gigabuły plus tutaj siadasz, czy nie, czy tak na chwilę wpadłaś? Tak, ultra case i 4, ja nie wiem, czy ty wbijesz, nie przygotowałem się, Martyna zrobiła taką niespodziewajkę. No i bitka na 4, Martyna wybierze tryb i na ilu graczy? 12 zł, udało się 71 wygrać. Bierz underdoga i na 3. Dobra, underdoga i na 3, jak coś to będzie na Martynę w komentarzu, tak, oczywiście żartujemy, ale Martyna ostatnio dała bardzo fajne pytanie, jak mówiłem, dzisiaj pytanie jakieś się pojawi również, a mieliście ostatnio odcinek właśnie z Iza do nagrywek, gdzie Biała Dusza, który wygrał tą poprzednią edycję, w końcu się umówiliśmy na odcinek, na nagrywki, dużo osób ten film ogląda. Pozdrawiamy. Ta seria wam się bardzo podoba, pozdrawiamy oczywiście serdecznie, więc na pewno jeszcze może nie raz tutaj... Dobrze, słabo wypadło. Znaczy na pewno jeszcze nie raz się pojawi odcinek z tej serii. Tutaj niestety Michael nas chyba dogonił, 7 groszy różnicy, nie, wygrywamy. Ale jest fajnie, dzisiaj szczęście sprzyja, hamburger jakiś poleciał, co to za hamburger, dobra, wygrywamy to na razie. Zostały 2 skrzynki, gigabuła case, ten hamburger wymienia się u Isa
programu na Gigabułę nie jest dobrze. Jest dobrze! Jest dobrze. Widzowie, jakbyście kiedyś trafili takiego Bobby Burgera, to jego się zmienia u Isamu na Gigabułę. Piękna wygrana! Z 12 zł mamy 130 zł, widzowie. Cóż to jest za kombinacja? 10x zrobione, można powiedzieć. Dobra, nie to są moje kryptowaluty na razie, które są na spadkach dużo większych, niektóre, ale są i niektóre na plusie. Zrobimy sobie w międzyczasie tak zwaną zbitkę, czyli otwieramy sobie randomową skrzyneczkę, akurat eventówkę i patrzymy, co nam poleci. Leci nam AWP-ka, Wildfire AWP. Czyli burza, AWP-ka, Wildfire AWP za 356 zł. Zbitki to jest jedyny moment oprócz underdoga, w którym otwieramy skrzynkę i cieszymy się w sumie, jak jest słabszy drop, a jak jest dobry, to też nie narzekamy. Mamy dwa razy pod rząd Wildfire'a. Co ciekawe, dwa razy pod rząd ten już jest tańszy, ale 3600 waluty poleciało i to jest ok. Ostatnie już otwarcie Sweet Case'a i mamy Leaded Glass'a. I tutaj Leaded Glass troszeczkę słabszy, także zbitka można powiedzieć udana. I lecimy, bo dziś energii dużo, przed meczami możecie, o dzisiaj kurde, wiem, że nie każdy z was lubi kurde piłkę, ale mam fajne pytanie, bo ostatnio się was pytałem, ale to zaraz powiem wam widzowie, zaraz będzie pytanko do serii, wizja do nagrywek oczywiście się pojawi, mam zajebiste pytanie. I co? I robimy sobie tą batelkę, mamy 130 zł do wykorzystania, w ogóle mega dużo osób, to nie wiem czy mówiłem, chyba mówiłem o tym ostatnio, powiem drugi raz, wjeżdża za granicę, także elegancko, fajnie, że jeździcie też tam do roboty, wszystkim co do roboty, życzę owocnej pracy i żeby się wiodło, żebyście tam kurde zdrowi, cali wrócili potem do Polski. Dobra, weźmy sobie dalej te Gabuła Case'y, bo je bardzo lubię, ale teraz sobie też wrzućmy, może byśmy wrzucili agenta, kurde i tak 23 zł, co tu można w tym zrobić? Zrobimy inaczej, Lugage i G2A, bo mamy fajnie cenówkę i dajmy to na dwóch, już standardowo, bo dwa underdogi dzisiaj wygraliśmy, także myślę, że no ten tak zwane szczęście underdogowe nie będzie sprzyjało wiecznie, jest Emily Rose na rejon wjechała, wjeźmy sobie na dwóch, ajajaj, no, chociaż nie. A to paf, ja myślałem, że to Duality, jakaś mini malware, ona jest dobra. O, tutaj spoko, ale jeszcze lepiej poleciało oponentowi. No zobaczymy, są jeszcze dwa te Gabuła Case'y. Nie w ogóle wiadomo, jaka to jest awka, to są te same awupki, a dwie całkiem inne. Takie są obsiurbane, akaczyk, fajny akaczyk, 6 zł. Dobra, jest ok do odrobienia, ale takie dropy niezbyt ciekawe bym powiedział. O Jezu, co to poleciało z tej skrzynki? Co ja za skrzynkę dobrałem? Ty, tragedia widzowie. A tutaj ok, ale nie dla nas, dla oponenta. 200 zł by było w underdogu, czyli 3 underdogi pod rząd siadłyby. Dawno nie było takiego czegoś, że 3 underdogi pod rząd. Jeżeli to jakoś tak siadało, różnie to siadało. No cóż, dobra, nasze bazowe 4 zł i do naszych bazowych 4 zł rzucamy sobie dropa z puli. Tylko sobie to wyszaflujemy tak ze 3 razy i kręcimy śmigłem syberyjskim. Zobaczymy, ile wypali nam waluty, a tą walutę sobie, tak jak wcześniej wspominałem, wrzucamy. 7000 waluty, 25000 waluty. Walucie, dobra, zobaczymy, 25 koła, no 25 koła waluty, już fajne, może coś wypaść. Także handlarz różności, niczym w metinie, wymień nam na coś fajnego, 44 zł. Czyli mamy 48 zł. Zaczynamy już troszeczkę z lepszego pułapu, więc jest spoko. A pytanko na dzisiaj, do widza do nagrywek. W ogóle hashtag dzisiaj będzie... hashtag widz? Dzisiaj hashtag widz. Taki widz, bo widzę nagrywek, też ten widz. No już ten hashtag, ale jest. Jaki jest wasz ulubiony kraj oprócz Polski? W sensie, że no nie może powiedzieć Polska, też każdy pewnie powiedział Polska, tak? Ulubiony wasz kraj oprócz Polski. Napisaliście o wyjazdach do różnych krajów, no i dzisiaj wybierzcie sobie wyulubiony kraj, możecie się też tym sugerować, ale nie musicie oczywiście, a my z 48 zł zaczynamy. Może sobie zmienimy taktykę i sobie dorzucimy, właśnie zrobimy coś takiego, damy sobie 19 low case'ów, to co robiliśmy już ostatnio, a za resztę tutaj mamy 24 zł, damy sobie jakąś jedną skrzyneczkę, 24 zł. Czy my coś możemy dać w tej cenie? Nie możemy, możemy zrobić tak, dark case'a, czyli możemy zrobić tutaj, tu dajemy sobie medium case'a i dajemy dark case'a. No taka kombinacja nietypowa bym powiedział, 46? Coś tu nie wyszło, coś źle policzyłem, nie dark case'a, możemy coś lepszego dać, czyli możemy dać makeup case'a, chyba chocolate case'a nawet możemy dać. I dark case, i mamy, nie, teraz za dużo, kurde bela, dobra widzowie, zamiast tego po prostu dajemy makeup case'a. Dajemy tutaj duck case'a i to jest ok, tylko trzeba to zrobić tak, no jest spoko,
Kurde, musimy ich. Kurde, no musimy ich zamienić kolejnością, tak? I tu musimy dodać Dark Case'a i dopiero teraz będzie w porządku. I to już gramy na 4 w Underdogu. Gramy to na 4 w Underdogu. Skinów dużo, może, znaczy skinów na pewno wypadnie dużo, skrzynek dużo. Miejmy nadzieję, że dużo również pojawi się w naszym tutaj funduszu po zwycięstwie w tym battlu i będziemy mogli przejść do kolejnej bitki. Także jest na razie spoko, raczej się nie zapowiada na oponentów chętnych do dołączania. Dajmy sobie i Samula Bombę, dajmy sobie Emilii i dajmy sobie może... O, mamy oponenta, a tutaj Michaela, także Smurf, Maruda chyba, Smurf, nie pamiętam tych Smurfów, zajął sobie wygodne miejsce i mam nadzieję, że wygodny wpierdziel dostanie chłopak lewego sierpego sierpowca w wale wieża niczym Andrew Gołota. I co? I na razie jest tak, łobym powiedział. No niestety, niestety nam leci lepszy skinek. A Isamu ewidentnie załączył tryb underdogsowy. Isamu ma to do siebie, że on potrafi się przystosować zajebiście właśnie do trybu battle, ten Isamu bot. Także tak to właśnie wygląda. My niestety trafiamy, jakbyśmy chcieli to wygrać. A wygrać chcemy, ale w underdogu. Underdogu i kolejny taki skinek, no najlepszy, najlepszy. Mamy same wygrane do tej pory, niestety. Muszą nas gonić, chłopaki. Chłopaki, musicie się wziąć za robotę, bo wy się widać tutaj obijacie, tak jak polska reprezentacja w meczach reprezentacyjnych, tutaj, że tak to nazwę. A na przykład, kurde, Turki to waleczne chłopaki, jak grali w piłę, ja tyle wam mogę powiedzieć, byczki. Dobra, co tu się dzieje? Dobra, kij i Samu już gdzieś tam podgania nas troszeczkę. Chłopaki są mi, o Jezu, tutaj Everson Dev, oponent ewidentnie jest mocny dzisiaj, jest w formie. I niestety, dobre skinki mu nie lecą, a lecą nam i my tą przewagę powiększamy tutaj. Powiem wam, że kurde, już te low case mi się te szczynki znudziły na ten moment. Tak jak na początku mi się to podobało, teraz mi to znudziło, bo wygrywaliśmy wcześniej, teraz oczywiście się nie udaje. Mamy dobrego skina jak na tą szczynkę niestety, no ale trzeba grać odpowiedzialnie i rozważnie tutaj, tak? Trzeba odpowiedzialnie i rozważnie grać. Ale patrzcie, wyrównało się! Tu się wyrównało, jeszcze Michael! Michael trafia też CZ-kę! Ej, co tu jest za zwrot akcji, patrzcie w ogóle! No jesteśmy na styku wszyscy równo, no ja niestety mam najwięcej tutaj, ale trafiam słabszego, nie lepszego, trafiam skina. Czemu ten Dragon Tech jakoś kurde zmienia ceny? Akurat, no i CZ-ka jak na złość, ty, my nie musimy budować przewagi, tylko musimy tą przewagę tutaj tracić w tym momencie. Chłopaki nie chcą dobrych skinów trafiać, my niestety na pierwszym miejscu. Tutaj znów Elfson Dev. Także co, my Glocka, kurde, no my to ładnie zdemolowaliśmy, ale to nie o to chodziło, no i Samu jest, dobra. Teraz będą te skrzynki decydowały. Kurde, i nam akurat najlepszy skin leci. Nie no, nie ma już ratunku dla nas. Nie ma dla nas ratunku, bo jakiś cud się... Chociaż co za kombak? Co jest? Co to był za kombak? Nie ma dla nas ratunku, a tu wygrana 193 zł. Ej, to jest jeszcze lepsze. To jest jedna z najbardziej ciekawych bitew z ciekawym zakończeniem w ogóle w historii chyba... Ostatniej na pewno, nowożytniej tutaj na moim kanale. Co tu się stanęło? To I don't know, nie mam pytań. Dobra, 193 zł, musimy to widzowie szybko wykorzystać i zrobić z tego kostkę. 193 zł, kurde, jaka to była skrzynka? Jaką ja dałem skrzynkę? Lugage, nie. Nie pamiętam jaką tam dałem. Kurde, zaryzykujmy, w eleganty może pójdźmy, co? 3 eleganty, piątka nam zostaje. Eleganty raczej dobrze sypią, nie? Piątka nam zostaje, to byśmy dali. Ja dajmy raz Case'a. Dajmy raz Case'a, dajmy 3 eleganty. I kurde, na 3. Na standardóweczce to zagrajmy. Teraz nam siadło tutaj na underdogu. To standardóweczka powinna siąść. A dzisiaj ten underdog mocno siada. Obawiam się, że może być tak, że znów ten underdog. Czyli dzisiaj 5 underdogów, czy tam 4 pod rząd by siadły, nie? No dobra, zobaczymy tą bitkę. I co? I tutaj siada, ale to tak naprawdę tutaj się wszystko teraz rozegra. I pierwsza skrzynka, redline, mamy kosę chyba, nie? Bo to film tested. Ajajaj, myślałem, że za 3 paki będzie kosztował. Druga skrzynka, fajne digielki, coś tam chłopaki kosztują. I tutaj, czy będzie potem wygrana, czy będzie już kosa? Wygrana chyba, Alex nas przegania, niestety, niestety kosa by była. Ale było blisko na 2 złote pocieszenia, AT Hype Stadium, normalnie skin. To było dzisiaj widzowie, moi kochani, już w tym odcineczku. Na tyle, żegnam się z wami, trzymajcie się ciepło, do następnego, elóweczka.